Jak wiecie, zbliżają się urodziny Wiki i chcemy jej zrobić imprezę, ale w tym roku robimy je trochę w innym stylu, ponieważ mamy dwa koła fortuny, które zadecydują o stylu imprezy oraz o miejscu imprezy. Tematyką, która będzie na urodzinach Wiki jest... Manifestowała w ogóle, bo ona mówiła, że mega by chciała zrobić urodziny w takim różkowo-kwiecistym stylu. Mówisz, no. Masz, kochana. A teraz zmieniamy koło. Zmieniamy koło. Pędzimy ją, więc poczekaj, bo teraz to mega excited. O! Jezus! No. Jezus! Dobrze, bo wiecie, pierwsza impreza, jeszcze bezpieczny teren, więc ja się cieszę. Także teraz lecimy przygotowywać imprezę. Jako, że Wika ma urodziny w stylu roślinkowym, więc muszą być jakieś roślinki. To jak pomisiasz, po to się zamknie, ale nie, nie, bo ona później wypuści soki, żeby strawić, a nic tam nie będzie i będzie głodowała. Dajmy jej jakąś... Upolujmy muchę i w sensie. Myślisz, że zje kozę? Taka głowa. Ciop, ole badyr, co? Chwilka. Ej, okropnie, to jest... O nie! To jest... Juka, mówiłem. No bo... Gili, gili. Gili, gili. Oj, zegany za... Mamy zrobione zakupki i lecimy chyba do domu, tak? O, złapaliście mnie akurat, jak zrobiłem piękną firanę. Oczywiście nie sam, tylko z małą pomocą. Podoba się dziewczyny wam? Tak, podoba się. Bardzo ładnie. Kochani, robimy właśnie wianek dla Wiki urodzinowy. Mega cute. Ja dalej odkurzam, proszę państwa, ale lubię to robić. Wiecie dlaczego? Bo jestem husband material. Zarabiam dużo. Mieszkanie będę miał zaraz swoje. Na mięśnicę zrobię, nie? Kochani, czas na poncz. Oczywiście będzie on bardzo kwiatowy, więc zamówiłam syrop z bzu. Tutaj doleję sprajcika bądź 7-upa. Proporcje zawsze na oko. Teraz wleję jeszcze sok jabłko mięta. Wyczuwam bez. Oczywiście, co to byłby za poncz bez kwiatków, zwłaszcza na kwiatową imprezę. Niech sobie się tam rozmraża. Także proszę państwa, dom Gen Z jest gotowy na imprezkę. Tak to wygląda. Przebitki. Zaprezentować, że mam na koszuli tulipany i mam tutaj też kwiatuszki na skarpetkach i to jest mój dzisiejszy outfit. Ja jestem tym kwiatkiem, czyli tak, pomarańczowe, białe, białe, pomarańczowe, tu mam dwie łodygi. Haha, siema! Pomyśl, za co się przebraliśmy. Kwiat, czy to jest teraz Miley Cyrus Flowers? O tym i daj, o tym i daj. Kwiat jabłoni! No tak! Fotobudka 360! Tutaj będzie się takie kręciło. Ja wypróbowuję maszynę 360. Wow! Ale fajne! Mega ładnie! Wspaniałe tempo! To jest generalnie taki modernizm. To jest ekipa, sztuka. Ekipa różowe, wyżej tak. Kwiaty. Krzysiu. Tutaj dostałem kwiatka od Zuzy takiego, żeby dać sobie za ucho, ale mi wypada. Nie można się poddawać w całym życiu. Działa, to znaczy, że nie jest głupie. Jak ci się podobało i kwiatuszek? Bardzo ładne. Sama bym chciała takiego mieć. Załatwię ci. Proszę, kochanie. Dziękuję. Pogardziła moim prezentem. Cicho, bo usłyszę, że jest impreza niespodzianka. Cicho tam, wszyscy raz po trzy. Dzień dobry. Wiczka, koło fortuny zadecydowało, że impreza jest w domu. Mam nadzieję, że się cieszysz, tak. Bo będziesz czuła się swobodnie. Tak. A jaka tematyka imprezy? No to zaraz się dowiesz. A po czym? Przestań się domyślać. Chodź, chodź, zobaczysz. Tu pachnie bąkiem. A Wika, czy się domyślasz, co to będzie? Ry! Chciałaś? I chciałam.
mam w domu. No to Maść. Masz jakie lustro tam jest. Ale pięknie. Jakie lustro. Ale super i pięknie. Takie światło. Ej, nie mogłam sobie marzyć lepszej imprezy, serio. Ja mówiłam od początku, że chcę, żeby była piątkowa. Kochani, jesteście. Najsilniejszą babką, jaką znam. Kocham cię bardzo, masz chęciło się, że pojawiła się w moim życiu. Mam nadzieję, że będziesz w nim bardzo długo. Bo jesteś mega słodka, jesteś mega dobrą osobą i jesteś po prostu, nie wiem, wspaniałą bubą. Dziękuję. Prezentik dostaniesz do mnie w poniedziałek. Bo nie przyszedł. Nie ma jeszcze. Ty jesteście moim prezentem. Wszystkie najlepsze. Słuchaj, ja mam dwa prezenty. To jest główny prezent, a ten jest awaryjny, jakby ten ci się nie spodobał. Zrobiłem go własnoręcznie, jako że masz kseczkę kartonu. Zrobiłem, zobacz, proszę. I to jestem ja! Tak, tak jest. Dlatego pytałem o kolor oczu, żeby zrobić zielone oczka. No i fryzurę podobną, pokaż trochę go twoje. Ej, przepiękne! Ja nie chcę awaryjnego prezentu! Siema, Wiczka! Słuchaj, mamy prezent dla ciebie. Jest to dopełnienie zeszłorocznego prezentu. Ej, ale ogólnie czekam co roku na te twoje prezenty. Ha, rok temu przyszedłem na te urodziny i kupiłem wiceprezent ze względu na to, że jest ze Śląska. Stwierdziłem, że jest jeszcze jedno miejsce, z którym wiąże się duża część ciebie. Więc w tym roku prezenty są angielskie. Zaczniemy. Angielska herbata. Jest herbata, ale nie angielska. To zaczniemy od niej. Jak wywołałaś? Słuchaj, to jest herbata. Przyszedłem do sklepu i mówię tak, poproszę najlepszą herbatę, jaka jest, ale nie taką, że najlepsza w smaku, tylko najbardziej wystrzałowa. Tak. Słuchaj, ta herbata farbuje na niebiesko, jak ją zaparzasz. Następna rzecz, to jest wiadomo, na pogodę angielską, parasolka. O, czekaj, czekaj. I uwaga, ostatnia rzecz. Weszliśmy do sklepu i powiedzieliśmy, potrzeba nam brytyjski makijaż. Mamy bardzo ciemny podkład. Ale serio, kojarzy się. Będzie testowany. O nie. Jak się opalę, jak się opalę. Bardzo cię kocham, naprawdę. Lola, najlepszą tak. Pani, jestem jak zwykle w szoku i czuję się, po prostu ja nie mam słów. Zawsze w takich momentach po prostu nie mam słów, ale jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Piękne kwiatuszki. Wszystkiego najlepszego. Dzień dobry. Zaczniemy od tego, co nawet nie myślisz, że jest prezentem, ale jest. Proszę bardzo. O, tak, no i teraz outfit dopełniony. Yeah. Proszę bardzo. I to jest ode mnie. Dlatego z tego, że w tych gorszych momentach, które się natrafiają w życiu, musisz wtedy na to spojrzeć i zobaczyć osobę, która zawsze sobie da radę. Osobę, która jest wyjątkowa i która jest, jak sama powiedziałaś, jaka? Najlepsza. Dzisiaj to nie na moje nerwy. Zapowiadałem ci go, że to jest mega mocny prezent. Tak, zapowiadałeś, ja się stresuję teraz. Otwieraj, wszystkiego najlepszego, Wika. Dziękuję, dobra, jest zapakowany. Bardzo się przyda, czy spodoba, to się okaże, na pewno przyda. Ale to będzie mocne. Ej, w ogóle otworzę pierw wam, żebyście widzieli, co to jest. Okej, okay. 3, 2, 1. Co, naprawdę? Wiedziałam! Wszystkiego najlepszego, Wika. Tak, bardzo mi się podoba. Bo ja mam tutaj resztę kompletu, nie? Masaże do nóg! Decydujemy to teraz! Proszę, to jest prezent dla ciebie, dlatego że pamiętam, że dałaś mi na moją rodzinę. I teraz mi dajesz śmierci, to jest swój! Wszystkiego najlepszego! Wszystkiego najlepszego! Ja mam ochotę to w tym momencie wypróbować, Wika. A ja mam ten inny szczot! No weź, stop! Ej, dobra, świeżo będzie wypróbować masażer do nóg, I'm done. Testujesz prezenty teraz? Dlaczego? Uwaga! Plus, plus! Nic nie czuć, daj ci skupić. Daj temu szansę. Dobra, czuć. A co robi? Uciska. Uciska, ja. Fajne. Ale boli, czy to jest przyjemne? Boli. Mniejsze. Ej, uczucie teraz, jakbym miał zdrętwiałe nogi. No. Ej, to jest coś takiego, co moja babcia by kupiła na 100%. Koniec z żlakami na nogach. To jest dzisiaj cena promocyjna, 199 zł. Ej, super to jest. Dobra, zostawiam cię tu, a ja lecę się bawić dalej. Jak to zdjąć? Ej, to się robi coraz mocniej!
Ej, zarąbiste. Mega, no. Ja nie wiem, co ja robię. Pieniądze, la 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 la. Edit na TikToku, ma jakiś. Ale się bawią laseczki, dobrze. Wujek Marcel, popijaj! Ale super! Ani, przyjechały moje dwie najlepsze przyjaciółki, bardzo się cieszę. O, cześć, Wika. A to nie moje przyjaciółki, to moi przyjaciele! Cześć! Siemanko. Ej, czy ty masz prezent? No mam. Uległem presji społecznej po prostu i mam. To jest taki prezent, sam bym mógł taki dostać, abym sobie nie kupił sam, więc może ci się przyda, bo to jest taki do domu. Tak. Słuchaj, ale ciekawostka, ta torba, dostałem ją 2 dni temu, prezent w niej od Julki Żugaj na walentynki. Teraz pokazuję tobie. No zobacz, tak, nie, taki wiesz, taki tam prezent. Zarobiste. Ale fajne, nie? No oczywiście, i podobno. Tak. I piękne, bo ja bym sama tego sobie nie kupiła. Powiem wam tak, zapraszajcie Przemka na urodziny, bo on zawsze kupuje takie praktyczne prezenty. Albo w ogóle. Bo my się za bardzo nie znamy, więc ja dzisiaj jestem ogrodnikiem i mam dla ciebie koszyk pysznych owoców. Ej, ale powiem ci, że to jest bardzo trafiony prezent. Ja jestem naprawdę ogrodnikiem. Musisz ocenić moje oczy. 10 na 10. Nie, ale... Czemu zajmujesz spodnie? Kocham życie. Nie nagrywaj tego. Jesteśmy WWW. Wiktoria, Wiktoria, Wiktoria. Czas na torczyk jest 23:26. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nie żyje, żyje. O Jezu, Jezu! Nie żyje dalej. Nie żyje dalej. Nie żyje dalej. To już jest w obecności, niechaj żyje dalej. Jeszcze kochani, to jest dedykacja dla was, kocham was.
na kolejny klasyczek, a zarazem nowa rzecz. Chyba już teraz musimy. To największa publiczność, jaką grałem. To jest pierwszy koncert Trzech Króli! Koncylium Rąbka, czy to Wasza Morgana? To miasta, koncertowa trasa. Kruszę po ulicach, jak chcesz z nami, no to siadasz. Wasza Morgana! To była naprawdę najlepsza impreza w życiu i jestem mega wdzięczna Wam. Jestem mega wdzięczna widzom za to, że jesteście ze mną i bardzo Was kocham. My przede wszystkim jesteśmy bardzo poważni w tym momencie i bardzo poważnie zakończamy ten odcinek, ponieważ idziemy się świetnie bawić.